Jest dzisiaj tak piękny dzień, że nie było takiego pięknego dnia od dawna. Jest 21 stopni, a ja oczywiście mam mega dużo pracy dzisiaj do ogarnięcia, ale stwierdziłam, że nie ma szans. Nie będę siedzieć tutaj, nie będę siedzieć w biurze. Chcę jechać pracować gdzieś na miasto i cieszyć się tym, że jest w końcu taka piękna wiosna. Więc postanowiłam, że zrobię kawę, zrobię śniadanie, zrobię makijaż i zbieram się i będę robić dzisiaj Za bezcenną cenę jednego lata macze mam plan dzisiaj po prostu pracować i montować, i robić okładki, i robić grafiki, i robić wszystko, co potrzebuję zrobić dzisiejszego dnia, ale nie tu. Ja się tutaj ogarniam, zjem w domu śniadanie, żeby po prostu nie musieć niczego jeść na mieście przez późniejsze godziny. I zabieram Cię dzisiaj na mój dzień pracy. Mam frappę! Boże, jak cudownie. Kosztowało 18 zł na mleku owsianym. Really nice. I poprosiłam jeszcze o przefiltrowaną wodę gratis do kawy. I to jest właśnie mój zestaw do pracy dzisiaj. I teraz autentycznie uwierz mi, że żyję życiem swoich marzeń. Kiedy jeszcze 3 lata temu w jakiś sposób robiłam afirmacje albo właśnie mapy marzeń, to zdecydowanie to jest to, jak sobie afirmowałam swoje życie. Po prostu laptop, kawka, kamera, montaż. I mam też dobre wieści, ponieważ chyba będę miała współpracę na kanale. Pierwszą w ogóle, taką, która będzie, wiecie, fizycznymi pieniędzmi, że ktoś chce zapłacić za to. Więc się na maksa cieszę. Więc muszę wysłać maila z jakby skryptem tego, co będę mówić w tym filmie, żeby klient, żeby agencja to zaakceptowała, żeby wysłała to do klienta, ale już jeden skrypt taki wysłałam, po czym on nie został zaakceptowany, więc teraz muszę właśnie wysłać poprawkę tego i zobaczymy, czy wtedy to zostanie zaakceptowane. Więc zrobimy sobie ten opis lokowania. Więc ja się zabieram za wszystko, co mam do ogarnięcia. Muszę ogarnąć właśnie tego maila z tym briefem. Koniecznie muszę zrobić dzisiaj publikację na kanał, czyli jakby 5 filmów zrobić do tego, wszystkie opisy, wszystkie miniatury, jakby opublikować to. I to, szczerze mówiąc, zajmie mi jakieś 2 godziny. To jest tak czasochłonne, prawda, że to jest w ogóle jakiś kosmos. I później się biorę za montowanie filmu. Halo, halo, cześć Marta, z tej strony Gabrysia, ze Zdrowych Zmian, z tą aplikacją, bo ja nie jestem w stanie sprawdzić tej informacji, a nie mogę też zawierzyć i podać czegoś takiego na kanale bez jakby źródeł. Dobra, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czyli jakby ty potrzebujesz dokładnie sam opis tego lokowania bez... Okej, to w sensie ty potrzebujesz tylko opis tego dokładnie lokowania już bez całego tego skryptu odcinka, tak? Okej, dobra, no to mam wszystkie informacje, zaraz ci to wysyłam. Dobra, no miłego dnia, hejpa. Przeniosłam się do środka, bo kurczę, tak to słońce razi, że trudno jest coś zobaczyć w ekranie. Więc Instagram reality. Tutaj jest mama. Tutaj mojej roślinki, która już ma te pęknięcia i urosła. Mam wysłany ten scenariusz. I teraz biorę się za publikację na odcinek, żeby te materiały, które nagrałam i już zmontowałam, żeby po prostu dotarły do Ciebie i żeby się były w stanie wyświetlić, bo na razie, jeżeli one są nieopublikowane, to bez sensu.
podpisane jakby wszystkie maile związane z tą współpracą i mam nadzieję, że to już była ostatnia poprawka i mam i opublikowałam dwa odcinki, tam poniedziałek i wtorek, zostały mi jeszcze 3 odcinki do publikacji. To wszystko chodzi o to tak naprawdę, że zadań jest całkiem sporo, jeżeli wszystko po prostu jest na twojej głowie i ja najchętniej bym zleciła tak naprawdę produkcję komuś tych grafik albo publikacja, na pewno nie montaż, ale nie da się tego zrobić. W sensie mój kanał nie zarabia w tym momencie tak dużo, żebym była w stanie zatrudnić jeszcze kogoś do tego. Więc wszystko na początku robię sama. Ale moją ulubioną częścią jest zdecydowanie nagrywanie i montaż, a nie opieka tych wszystkich rzeczy, które są zbyteczne. Więc może bym się przydał jakiś menadżer, który będzie odpisywał na maile i robił te poprawki. Jest 3 godziny później i zrobiłam wszystko, w sensie zrobiłam wszystkie publikacje. Jestem turbo przebodźcowana, więc teraz zajmę się swoim świadomym odpoczynkiem i odłączaniem się od pracy, żeby mieć właśnie ten balans. Romantyka i sola, siempre igual. Tantas parejas a mi lado, a veces parece una señal. Me siento... Pomimo tego, że to wyglądało jak wspaniała rozrywka, to była to intensywna praca. I mój mózg jest po prostu... A to, co na mnie najlepiej działa w takiej sytuacji, to natura. Romantyka i sola, siempre igual. Tantas parejas a mi lado, a veces parece una señal. Me siento sola, ojalá tener alguien que me recoja, llorando en mi habitación, escéptica en el amor, y aún lo quiero más, más, más. Te estoy amando a ti, Cupido. Solito me hace sentir mal creer que el amor no es real. Cupid, por favor. Czuję tak mega mocno, że potrzebuję właśnie wyciszenia teraz i takiego spokoju. A mam wrażenie, że po prostu miasto jest tak hałaśliwe i tak głośne. I gdzie on nie poszła? Co chwilę jeżdżą jakieś, wiecie, jakieś karetki na sygnale. Cały czas jest ten szum tramwajów i naprawdę mega trudno jest znaleźć miejsca, w których tak serio można się super wyciszyć. I najlepsze jest to, że ja zawsze myślałam, że miasto jest dla mnie, bo ja też zawsze mieszkałam w mieście. A teraz mam wrażenie, że najbardziej z miasta to ja lubię wyjeżdżać. I teraz jestem właśnie w takim momencie w mojego życia, w którym mieszkam w Krakowie już od 10 lat właściwie, z jakimiś tam krótkimi przerwami na Warszawę, więc na jeszcze większe miasto. I coś się we mnie zmieniło i czuję, że kurczę, no... To nie jest dla mnie. To pragnienie w środku, które mam a propos tego domu, a propos ogródka, że dużo bardziej mnie cieszy wizja tego, że wychodzę do ogródka po marchewkę i po sałatę, niż wizja tego, że idę spędzać czas w jakiś sposób jakby w mieście. I chyba właściwie odkąd się znamy, to ja cały czas powtarzam, że chciałabym mieć tą działkę, że chciałabym mieć ten swój własny ogród. I wczoraj miałam taki dzień, w którym sobie powiedziałam, kurczę, ja to zrobię. Po prostu zarobię na to hajs. Po prostu zarobię te pieniądze. Bo zorientowałam się, że to nie jest kwestia tak naprawdę w tym momencie dla mnie oszczędzania pieniędzy, tylko kwestia zwiększenia zarobków, żebym była w stanie do tego po prostu dotrzeć w życiu. Więc dlatego jestem tak bardzo jakby
szczęśliwa z tego, że gdzieś tam się zaczynają pojawiać współprace na moim kanale, bo może mi to w końcu umożliwi jakby spełnienie tego marzenia. I tak wiem, że jednocześnie mówię o mieszkaniu za granicą w ciepłym miejscu, jednocześnie mówię o pięknym ogrodzie i domu w Polsce, bo dla mnie te dwa marzenia się absolutnie nie wykluczają, bo chciałabym w te zimne miesiące w polskie mieszkać właśnie w miejscu, które jest ciepłe, a w te ciepłe miesiące właśnie być w Polsce i móc tutaj jakby żyć i nagrywać. Ale też prawda jest taka, że ja szukam po prostu siebie, szukam rozwiązań, szukam tego, w którą stronę iść w życiu i podejmuję odpowiedzialne, dorosłe decyzje, które niejednokrotnie są trudnymi decyzjami. Taka jest prawda, to jest fakt. I byłabym naprawdę super szczęśliwa, gdyby ktoś mi dał jakiś skrypt mojego życia i po prostu powiedział: ej, rób to, rób tak, rób to i tamto i będziesz super szczęśliwa. To i to jest twoja droga. No ale prawda jest taka, że nikt mi tego nie powie, bo to ja muszę sama w środku poczuć, to ja muszę sama w środku to ułożyć, ja muszę sama w środku zastanowić się, co tak naprawdę jest moim. I tak. Me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto. To ja, czekająca na ten tramwaj, który ma przyjechać w tym ujęciu. Minęło już 2 minuty i jeszcze nie przyjechał żaden tramwaj. Nie ma łatwo. Potrzebuję tylko jeden tramwaj, come on. Najgorsze jest to, jak widzisz, jak twoja bateria w dronie spada i... A ty się nie ruszasz, bo po prostu wiesz, jakie ujęcie chcesz. Nie wiem, czy u mnie w ogóle jakoś tak ostrości zbyt dobrze nie chce też łapać, ale no w sumie też to ładnie wygląda. Pierwszy raz latam nad ruchliwą ulicą i po prostu trochę mnie to, wiecie, stresuję, więc chcę to jak najszybciej ogarnąć, a jak na złość. Muszę śledzić ptaki, tramwaje, no ale mój dron siedzi w ruchu, nie spada, jest wszystko okej, tylko wiecie, to ja się stresuję. Dawaj ten tramwaj. Ej, ciekawe jest to, że jak nie potrzebujesz, to tramwaje dosłownie jeżdżą co chwilę. Co sekundę jest tramwaj. A jak potrzebujesz, to nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. Obrócę się w drugą stronę, może będę widzieć, czy jedzie z drugiej strony. Nie, samolot leci. Świetnie. Ale samoloty nie latają tak nisko, więc spokojnie. It's me, hi, I'm the problem, it's me. See, time, everybody agree. No, 50% baterii. Ej, jest tramwaj. Jedzie tramwaj, o mydży, ale czat. Właśnie, nie wiem, czy mi to wyjdzie, zobaczymy.